To jest właściwie pierwszy, no może drugi po ostatnim dniu lata Konwickiego, taki konsekwentnie nowofalowy film polski. We Francji ten przełom polegał no, na wielu różnych rzeczach, ale przede wszystkim na współistnieniu dwóch cech, właściwości. Że nagle najważniejszy w filmie stał się autor, indywidualność, osobowość, który wprowadza do filmu swoją problematykę, swoją prywatność, czyni tematem filmu. Ale po drugie musi się zmienić system produkcyjny, żeby tego autora dopuścić do głosu. Na Zachodzie trzeba było nagłego zastrzyku pieniędzy, żeby ten przełom nowofalowy mógł dojść do głosu. Słynny spadek żony Szabrola, dzięki któremu on mógł zrealizować filmy. W Polsce nie było dużej gotówki w prywatnym obiegu. Trzeba było pomysłu. Jerzy Skolimowski, kiedy z końcem lat 50. podejmował studia reżyserskie w Łódzkiej Szkole Filmowej, wpadł na taki pomysł tego przyspieszonego debiutu, który się sprawdził. Mianowicie wymyślił, że można zlepić swój pierwszy film fabularny z serii etiud obowiązkowych kręconych w ciągu kilku lat studiów w szkole filmowej. I ten film właśnie jest zlepiony z tych obowiązkowych etiud. Więc na przykład początkowa scena kłótni z żoną, to jest ćwiczenie inscenizacyjne na pierwszym roku. Wywiad udzielany reporterowi radiowemu, który przeprowadza na ulicy taką sondę, czy chciałby pan być kosmonautą, to jest ćwiczenie dokumentalne z drugiego roku i tak dalej. On z tego zrobił film, w którym zakochała się taka publiczność znawców w ówczesnej Polsce. Film wspaniale autentyczny, właśnie wprowadzający własną problematykę autora, który opowiada o sobie jawnie, nie schodzi z ekranu. Cytuję swój ulubiony wiersz, to jest taki fetysz, leitmotiv filmu. I ta brulionowa poetyka rysopisu działa właśnie na jego korzyść. Ale równocześnie ten pozornie chaotyczny film ma bardzo precyzyjną konstrukcję. Rozgrywa się w ciągu jednego dnia, w ciągu 10,5 godziny. Zaczyna się o 4:45 1 września, jest taka data rozpoczęcia II wojny światowej, próby historycznej. Kończy się o 15:10, godzina z westernu, 15:10 do Jumy, taka gęsta, męska godzina próby. A w środku jest zastanawiająca gęstość ważnych, decydujących zdarzeń w życiu tego bohatera. To jest jakby taka podróż w głąb siebie, która staje się dla bohatera przesłanką, podstawą tego zasadniczego wyboru, który w pierwszej chwili może wydawać się kaprysem, idę do wojska, świadomie decyduje się na to. Ale w finale zaczynamy rozumieć, że to jest poważna decyzja. Właśnie outsidera. Wybieram największe podporządkowanie, żeby przestać udawać, żeby wydobyć z siebie swój prawdziwy głos, żeby wydobyć z siebie jakieś nowe możliwości, których dotąd nie sprawdzałem, małpując, używając takich złych, fałszywych, pozornych wyborów. To jest ta postawa outsidera, bohatera rysopisu.